Mamy pięknego garbuska, takiego już przyzwoitego. Drodzy Państwo, zobaczcie, jaki ładny. Ten to już jest ponad dwie dychy wymiarowy na bank. Zdecydowanie wziął. Więc wypuścimy go. Zobaczcie, jaki ładny, piękny byczek. Który pójdzie. Do dziurki, baja. No i takich więcej. Idę po ochotkę. Założymy świeży towar. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli zmiana wędki dziury dała radę. Już trochę więcej kolegów. Widzę kilka osób łowiących spod lodu. Nie jestem sam. No i puszczamy dalej. Zakładamy ochotkę i wędkujemy. I jest, wiecie jak, pyte. Jest kolejny miłośnik, ale ten tym razem malutki. Dalej jest. Założymy świeże. I taki nieduży. Wypuścimy. W tej dziurze. I założymy świeże. Ochotki. Zobaczcie, coraz więcej wędkarzy, tam dwóch, tu kolega, tam dwóch, tam, więc nie jestem już sam. No jakieś rybki dopisują i o to w tym wszystkim chodzi. Jest bajecznie, nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie. Więcej ludzi, drodzy Państwo, jak widzicie,
coraz więcej wędkarzy. I tak to mniej więcej wygląda. Ja zaraz zmienię kolejną wędkę. Damy inny kształt. Murmyszki. I zobaczymy. Może wszczelimy się z przynętą. A na tą chwilę powtarzamy z tą wędką po wszystkich dziurkach, które tutaj były nawiercone, które ja nawierciłem. Tylko jak pięknie jest nad wodą. I o to w tym wszystkim chodzi. Jest bajecznie. Wędkujemy. Zaraz kamerę włączymy podwodną. Zobaczymy kilka ujęć. Zobaczymy, co tam pływa pod wodą. Czy są jakieś rybki małe, okąki. Czy może białoryb jakiś. Tak więc bądźcie cierpliwi. Jakieś ujęcia z podwody w tych przeręblach będą. A na razie gramy. I próbujemy coś wyciągnąć z tego przerębla. Taki maluszek. No ale cieszę. Więc machamy dalej i oby więcej. Teraz taką jasną, malutką dałem 3 larwy. Zmiana wędki oczywiście. Tym razem bardzo drobna murmyszka, 0,8 żyłka. Pomału schodzi i zobaczymy na tym, co i jak. Trochę pomachamy, zagramy tą jasną o kształcie srebrnym, srebrny kolor. Mała łezka. Było wskazanie. Jak widzieliście, czy widzieliście, czy widać, nie wiem, bo kamera jest ustawiona teraz na klatce piersiowej. Nie wiem, czy dobrze skierowana, ale wskazanie było. Więc machamy dalej i próbujemy coś wyrwać. Ach, znów. Czyżby ja zgarzę małe? Zobaczymy, zatniemy i zobaczymy, co to jest. Szczupak był chyba. Coś większego. Dobra, zakładamy ochotkę.
Znów się nie wcięło. Co jest? Czyżby duży okoń? Czuję duży opór. Tak, by jakaś większa troszkę ryba. Muszę mocniej zaciąć. Zobaczymy, co to jest. Nad samym dnem. Teraz nic, ale sprawdzimy. Ochotkę i zobaczymy to w innych przeręblach, co na tą jasną murmyszkę będzie. Jednak z drugiego otworu na jasną, nieduży. No ale jest. Więc machamy dalej. Po wszystkich dziurach tą przynętą. Dlatego mówię, wspomnę raz jeszcze, warto mieć kilka wędek przygotowanych, tak aby nie jedną wędkę, tak aby nie przewiązywać murmyszek w tą i z powrotem. Bo jeszcze jak jest, tak jak dzisiaj, to jeszcze nie ma problemu, ale jakby było minusowa temperatura, zimno wiecznie, to nie za bardzo tak. A tak to wymieniamy wędkę z przygotowaną żyłką o różnej średnicy. O, widzicie, jest taki garbusek. Przyszykujemy wędkę z różną. Tu jest 0,8, teraz drobniejsza przynęta i tak to mniej więcej wygląda. Więc tak mówię, drodzy Państwo, najlepiej przygotować sobie kilka wędek. Tak, ja mam ich 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dzisiaj wziąłem, bo jednej nie mogłem zdecydować, jaką żyłkę tam nawinąć. Chciałem z 0,8, ale nie mogłem znaleźć 0,8 i została w domu. Więc wziąłem dzisiaj 11 wędek i właśnie teraz łowię trzecią murmyszką i cięższą trochę żyłką. Jak widzicie sami, drobna główeczka. No ale zobaczymy, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. Kolejny. Garbusek, jak widzicie, taki w miarę przyzwoity. Jak łowienie spod lodu, wody PZW, więc wypuszczamy baja, zakładamy świeży towar. I łowimy dalej. No ale teraz czas na kawusie. Nie po to robiłem, żeby z powrotem brać. Więc kawka musi być. Więc drodzy Państwo, wasze zdrowie. Oh.
zakładamy sprzęty i wędkujemy dalej. Czyli coś tam bierze. No i będę musiał te w końcu dziury sprawdzić, ale to za chwilę sprawdzimy, co w wodzie pływa. Ale to za chwilę. Jeszcze rzucamy tutaj kilka razy, zagramy i może coś wyrwiemy. Czwartą wędkę z taką główką żółtą z czerwonym. Teraz to damy i zaraz włączę kamerę podwodną w tą dziurkę. Tylko spuścimy sprzęta, ok. Dobrze. Poprawimy kiwak. Ok. Jeszcze trochę w tą stronę. Dobrze. Założymy ochotkę. I zaraz włączymy kamerę. Zobaczmy, co tam pływa. I pomału, niedługo będziemy kończyć ten nasz dzisiejszy wypad spod lodu. Więc ochotkę założymy i przepuszczamy nową murmyszką w tym przeręblu. I spuszczamy. Połączymy jeszcze. Ok. Wszystko jest jak należy. Ok. Widać mnie. Jedziemy. Spuszczamy. Na dnie. Ok. Nic nie ma na dnie. Biorę przynętą, zobaczcie sami. Zero ryb. No ale może coś przypłynie, zobaczymy. Jak widzieliście, skusił się, olbrzym nie był, no ale branie atak, nagrany i tak mniej więcej to wygląda, czyli
kolejna zmiana rzęski. Tym razem skusił się na trójkąt bermudzki. Nowa murmyszka, trójkąt bermudzki. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli wędki landrynki upgrade'owane przeze mnie w niewielkie przelotki, tak aby to prowadziło się, i tak mniej więcej to wygląda. Wszystkie 7 wędek, które miałem landrynki, wziąłem z przelotkami. Widzicie, i tak to fajnie pracuje. Branie niewielkiego konia się nagrało, co cieszy. Ale widzicie, pusto, machałem kilka minut, dopiero coś podpłynęło, zainteresowało się, ale to nieduża sztuka, więc widzicie bez nęcenia, jak to mniej więcej wygląda. Więc zaraz nagram, może znów coś przypłynie i na trójkąt bermudzki uderzy. I tak to mniej więcej wygląda, drodzy Państwo. Tak to mniej więcej wygląda. Ale efekty jakieś są. Odpoczynek, lód odpowiedni. I cóż można chcieć tą zimową porą przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem, który będzie za 2 dni. Taki odpoczynek i jest w pytkę. Byłem dołek na tym zanęcony i sporo płoci widzę jest, tylko nie są aktywne, ale zobaczymy, może dobierzemy jakąś murmyszkę jasną. A na tą chwilę nagranie leci i sporo płotek jest w tej dziurce.
eksperymentujemy, zobaczymy co się nagra i niedługo będziemy kończyć. Kolejną zmienimy, zobaczymy, może na to się skusi jakaś płoć. Zobaczymy. Mówię, trzeba próbować do różnych rozwiązań, tak aby coś złowić. Widzicie, teraz okoń podpłynął, stoi. I spróbujemy złowić jakiegoś okonia czy płotkę z tego miejsca. Widzicie, w jednym przeręblu były płotki, które nie były aktywne do brania. Inne przeręble są po prostu puste. Macham, macham, ale nic nie widać, nawet jazgarza ani małego okonia. Czyli pusto, pusto w dziurach, więc udało się tylko złowić to, co na moim filmie. No i tak to leciało. Jeszcze trochę powędkujemy i niedługo będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. Pójdziemy trochę przed siebie, zostawimy tam sprzęty. Tutaj inni wędkarze wiercili jakiś czas temu dziury. Zobaczę, co w tych dziurach. No i będziemy niedługo kończyć. Jak widzicie, dużo dziur pustych. Z kamery nic nie pływa. W jednej zanęconej były płotki, no ale nie chciały skubać. Jeden pan powiedział, że kilka płotek rano złowił. Ale to z samego rana, a później zero. Więc ja tutaj w kilku miejscach zobaczę i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Tu jest płytko. Więc odwrócimy w ciemną stronę, żeby zobaczyć, pilnować swoich rzeczy. Parę razy zobaczymy, czy tu coś jest. Ale damy trochę więcej ochotki. To takie gluty. Więc założymy świeżą ochotkę i jeszcze po kilku dziurkach tu zobaczymy i będziemy kończyć. A więc jest garbusek, nieduży, ale jest. Więc baja i powtórzymy. Pilnując od razu swoich rzeczy. I wędkujemy. Okej.
idziemy tutaj jeszcze kilka dziurek i będziemy kończyć. Było wygięcie i będę musiał chyba ochotkę dołożyć. Ale było, było. No spróbujemy coś wyciągnąć z tego przerębla. Było. Oj, nie ma ochotki, więc zakładamy przynętę i spróbujemy wydubać coś z tego otworu. Dobrze. No jedziemy. I mamy, jak widzicie, branie do dołu i nieduży okonek, który wraca, a my spuszczamy dalej i gramy. Kolejny, widzicie, szybka piłka, musiałem trafić na stado, no ale niestety muszę znów założyć robactwo. Dobrze, nic, a tu widzicie, nie w każdej dziurze są. Ale jazgarza nie ma. Przynajmniej ja dzisiaj nie złowiłem. Nieduży okoń. Płocie widzieliśmy, jak pływają. A jazgarza nie było. I tu nic, nie da się rozszulał. Mam tu jeszcze jedną dziurę. Widzicie, jak to wygląda. Przejdziemy tędy. Zobaczymy jeszcze ten przerębel. To będzie prawdopodobnie trochę głębiej, a to nie szkodzi. Głębiej wysuniemy. Ok, dobrze, podciągnę trochę, zamknę i jedziemy.
nic głębiej i nic. Więc idziemy do swoich zabawek. Tam jeszcze jedną wędkę sprawdzę, czyli kolor mormyski. Jeszcze jedną wędkę tam sprawdzę. Będziemy pomału kończyć. Jak to się mówi, ten nierówny pojedynek. No i kolejna z wędek i zobaczymy. Od razu pierwszy rzut. Jak widzicie, zmiana przynęty. Pierwszy rzut i na taką złotą główeczkę nieduży okonek w pierwszym rzucie. Tak dlatego mówię, dopasowanie główek jest ważne przy wędkowaniu spod lodu, czyli trzeba strzelić się z murmyszką w danym momencie, chwili. I tak to mniej więcej wygląda. Zaraz muszę robactwo założyć. Tak mówię, wędki upgrade zrobiony z przelotkami. Tak to mniej więcej wygląda. I daje radę. Nie musimy przewiązywać, wiązać nad wodą. Tylko bierzemy, wyciągamy i mamy już zamontowane. Czy to na cienkiej, czy grubszej żyłce. Mniejszą, czy większą murmyszkę. Robaku będę musiał dodać, ale to za chwilkę. Będzie trzeba dodać robactwa, ale to zaraz. Ok, więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Więc, drodzy Państwo, zmiana wędki na kulkę. I kolejny nieduży garbusek. Więc tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze 10 minut i będziemy kończyć. Z tego względu, że transport mam na Kielce. Więc będziemy pomału kończyć tą dzisiejszą imprezę. Ale jeszcze kilka razy machnę. Tak mówię, 10 minut i zawijam się. Więc, drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć, zawijamy się na Kielce. I cóż, sieć, wypad z pod lodu zaliczony. I to najważniejsze, kilka ryb się zawiesiło. I to cieszy. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. I przy okazji chciałem Wam złożyć życzenia noworoczne, udanego Sylwestra w miłej atmosferze, szampańskiej zabawy dla Was wszystkich i aby przyszły rok 2022 był lepszy dla nas wszystkich finansowo.
zdrowia, szczęścia, pomyślności i do następnego. Siema Pyza, Narka. Jedziemy na Kielce. Cześć.